Dzień dobry, witam wszystkich. Mamy 31 dzień stycznia. Łukasz Fiołek z tej strony, Fibonacci Team School. S&P 500, interwał 4-godzinowy. Dosyć ciekawy układ się pojawia. Klasyka w połączeniu z wewnętrznym mierzeniem Fibo. Już tłumaczę, o co chodzi. Mamy potencjalną formację głowy z ramionami, a więc symetria ramion, lewe ramię na wysokości prawego. Głowa oczywiście na samym szczycie. No i tutaj dodatkowym potwierdzeniem prawego ramienia, zwróćmy uwagę, jest wewnętrzne mierzenie Fibo, czyli 61,8 całego tego ruchu spadkowego. Mierzymy od początku, czyli początek mierzenia 100%, koniec 0, 61,8 wypada praktycznie na tym samym poziomie. Także technicznie jest to bardzo ważny opór, jeżeli się dobrze przyjrzymy. Poziom był przetestowany 24, 25 stycznia, no i tutaj na zasadzie retestu również może być ponownie zaksięgowany. Także podsumowując, ważnym oporem na S&P okolice 2855.